Moi drodzy, znajdujemy się w opuszczonym biurowcu. Generalnie, jaka to była firma, to w sumie nie wiem. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Nie wiem, czy tutaj są jacyś ludzie. Sprawdzimy. Widzicie różne dziwne rzeczy. Przyciemnienie szyb. Jakieś dokumenty. U mnie pomieszczenie jest dość wielkie. Ale to jest jedna część budynku. Jakieś uszczelki. W sumie. Folie. Dokumenty. Marzec 2003 ogólnie, jak widzicie, masa dokumentów. Uszczelki, masa uszczelek, okna, reklamy z Kauflanda. Drzwi, jak widzicie, szeroko otwarte do wszystkich budynków, więc zajrzymy za chwilę. Widzimy się w następnym budynku. Idziemy dalej. Dobra. Widzę, że jest ruina, jakieś pomieszczenie magazynowe z zawalonym dachem, ale nie będziemy tu wchodzić. Ogromny to ruch jest, a to jest przy ruchliwej ulicy. Idziemy do następnego budynku. Następne pomieszczenie. Co to była za firma? To w sumie nie wiem, ale tam widzę, że
Ktoś przyjechał do firmy obok. Ale nic, eksplorujmy dalej. Rury tutaj ogólnie wszystko jest rozwalone. Jedna wielka ruina. Są jakieś magazyny, ale nie wiem jakie w sumie. Idziemy dalej. A kiedyś większe coś. Tu był chyba sklep. Zobaczymy za chwilę. Oho. To są następne jakieś drzwi. Ubikacje. Się wszystko rozsypuje. Ogólnie powiem wam szczerze, że mieściła się jakaś firma z panelami. Skrzypi podłoga. Są jakieś drzwi. Dobra. Widzimy się w środku za chwilę. Niestety mojej mini nie udało nam się wejść dalej, bo nadjechała ni stąd, ni zowąd ochrona, bo widziałem ich przez okienko hali magazynowej, bo oni tam czasami przejeżdżają, więc dalsza eksploracja byłaby zagrożona wykryciem, ale postaram się w innym terminie jeszcze to miejsce odwiedzić i dokończymy po prostu w drugim filmie jako biurowiec, jeżeli mi się tam uda tylko w zasadzie dostać. Bardzo dziękuję za wspólne oglądanie. Jest to bardzo krótki film. Niestety eksploracja nie jest do końca udana. Więc no niestety musicie się zadowolić tym, co udało mi się nagrać. Oczywiście nie było tego zbyt wiele. No ale mimo wszystko lepsze to niż nic. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólne oglądanie. I widzimy się na następnej eksploracji. Pozdrawiam.